Prezentowany na targach w Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach system IMMA jest całkowitą nowością, efektem połączenia kompetencji Grupy Lubawa w zakresie kompleksowej ochrony pojazdów. System ten jest jedynym tego typu systemem na świecie, który zapewnia ochronę zarówno balistyczną pojazdu, jak i ochronę w zakresie zabezpieczenia przed wykryciem okiem nieuzbrojonym, w bliskiej podczerwieni, w termowizji, w radarze. System ten jest o tyle innowacyjny, że jest systemem zintegrowanym. Łączy on, tak jak powiedziałem wcześniej, nasze kompetencje, ponieważ Grupa Lubawa jest jedynym w Polsce producentem kompozytowych pancerzy do pojazdów kołowo-gąsienicowych. IMMA jest systemem, który zapewnia ochronę pojazdów w zakresie wykrycia okiem nieuzbrojonym, w bliskiej podczerwieni, w termowizji, w radarze, czyli w pełnym zakresie rozpoznania stosowanym na współczesnym polu walki. IMMA jest również systemem zabezpieczającym balistycznie, czyli zabezpieczającym we wszystkich poziomach aktualnie funkcjonujących, jeśli chodzi o ochronę balistyczną, czyli w poziomach stanagu 1, 2, 3 i 4. I odpowiednie wariacje tego systemu zapewniają tutaj ochronę przed przestrzałem, ochronę przed odłamkiem na tych poziomach ochrony balistycznej. Tegoroczne stoisko Grupy Lubawa podzielone jest na kilka stref. Stref, które obejmują poszczególne sfery naszej aktywności i propozycje, które mamy dla naszych klientów. Strefa, od której chciałbym zacząć, to strefa ochrony pojazdów. W tym zakresie proponujemy bardzo kompleksowe systemy ochrony tychże obiektów, począwszy od ochrony balistycznej, polskich pancerzy, które w tym zakresie proponujemy naszym odbiorcom na poziomach ochrony oczekiwanych przez nich, na poziomach parametrów technicznych konkurencyjnych w stosunku do dostawców zagranicznych, oferujących również swoje produkty na rynku polskim i nie tylko. Są to produkty w całości produkowane w naszych zakładach i w tym zakresie tego typu produkty prezentujemy tutaj dziś na naszym stoisku. Nadto w zakresie ochrony pojazdów unikatowe rozwiązania mieszczące się również w naszych autonomicznych kompetencjach produkcyjnych, czyli systemy kamuflażu statycznego, pokrycia wielozakresowe dla różnych pór roku, dla różnych terenów, pokrycia jednostronne lub dwustronne, zapewniające maskowanie optyczne w bliskiej podczerwieni, w termowizji i w radarze. Nadto mamy tutaj na naszym stoisku kolejną edycję tego kamuflażu, o którym wspomniałem wcześniej, czyli kamuflaż mobilny, zabezpieczający pojazdy we wszystkich spektrach rozpoznania, ale w zakresie mobilnym, czyli zabezpieczający pojazdy w ruchu. Następnie mamy, jak już system kamuflażu doskonale nam obiekt zabezpieczy, obiekty pozorne, czyli makiety wielozakresowe sprzętu wojskowego, dowolnym ich rodzajem, zabezpieczające sprzęt, a raczej pozorujące sprzęt w obszarach rozpoznania również wielozakresowych, czyli optycznym, bliskiej podczerwieni, termowizji, radaru, a nawet w zakresie częstotliwości radiowych. Kolejna strefa, którą mamy tu na naszym stoisku, to ochrona morska. W tym zakresie ponownie ochrona balistyczna okrętów, polskie pancerze, które jesteśmy w stanie i które realizujemy dla jednostek pływających. Całkowita nowość Grupy Lubawa, czyli tratwy ratunkowe pneumatyczne, 7 i 10-osobowe tratwy pneumatyczne Made in Poland, bardzo nowoczesne rozwiązanie, efekt naszej współpracy z Akademią Morską w Gdyni, jak również ochrona indywidualna dla jednostek pływających, czyli kamizelki pneumatyczne, ratunkowe, jak również stroje do pracy w wodzie. Dalej mamy ochronę powietrzną, tutaj również autonomiczny produkt nasz, czyli elastomerowe zbiorniki paliwowe dla śmigłowców. Jesteśmy jedynym w kraju producentem takowych zbiorników. Realizujemy je dla odbiorców krajowych, ale również w tym zakresie nawiązujemy współpracę z odbiorcami zagranicznymi. W całości te zbiorniki projektujemy, w całości realizujemy w naszych zakładach. Prezentujemy tutaj zbiorniki dla śmigłowca Mi-24. Kolejną częścią bardzo dużego stoiska Lubawy jest ochrona medyczna. Z dumą prezentujemy tutaj realizowane obecnie w ramach dostaw na rzecz sił zbrojnych naszego kraju poziom pierwszej ochrony medycznej, szpital polowy, kompletnie wyposażony, realizowany przez Lubawę na rzecz jednostek medycznych naszych sił zbrojnych. W całości nasze opracowanie, produkt, który wpisuje się w wymagania funkcyjne zakreślone przez nasze siły zbrojne. Strefa, którą również chciałbym pokrótce omówić, to jest ochrona indywidualna, dedykowana różnym typom odbiorców, zarówno jednostkom typu policja czy straż graniczna, ale również siłom zbrojnym. Tutaj elementy ochrony indywidualnej typu kamizelki kuloodporne, hełmy, tarcze balistyczne, stroje pirotechniczne, jak również tarcze pirotechniczne zapewniające ochronę przed skutkami wybuchu ładunków improwizowanych.
Wreszcie ostatnia strefa, o której chciałbym wspomnieć, to obrona terytorialna. Bardzo ważna dziedzina, bardzo ważna grupa odbiorców. W tym zakresie nasze autonomiczne kompetencje ponownie znalazły swoje odzwierciedlenie na naszym stoisku, czyli dedykowane obronie terytorialnej systemy namiotów, lekkich, prostych i w naszej ocenie przyjaznych użytkownikowi, produkowanych w całości w Polsce oraz specjalne edycje kamizelek kuloodpornych, hełmów, które również Lubawa z dumą prezentuje pod kątem tego odbiorcy.